Dzisiaj wspólnie z klasą mundurową z Niedźkowa chcieliśmy Państwu zaprezentować, jak bezpiecznie poruszać się poza obszarem zabudowanym, używając elementów odblaskowych, aby było bezpiecznie. W tej chwili poruszamy się pojazdem na światłach drogowych. Jesteśmy 250 metrów przed grupą młodzieży, która jest oznakowana na trzy sposoby. Jedna grupa jest oznakowana w pełnych kamizelkach, druga z elementami odblaskowymi. Trzecia grupa młodzieży jest nieoznakowana. Zbliżamy się do słupka, który wyznacza nam 200 metrów od młodzieży. Widać już młodzież, która jest oznakowana w kamizelkach. Częściowo widać elementy odblaskowe, natomiast nie widać młodzieży, która jest nieoznakowana. Znajdujemy się w tej chwili 150 metrów od młodzieży. Dalej zwracam uwagę na to, że grupy młodzieży nieoznakowanej nie widać. Światła drogowe pojazdu zgodnie z przepisami oświetlają drogę na odległość 100 metrów przed pojazdem. Właśnie w takiej odległości się znajdujemy. Widzimy elementy odblaskowe, widzimy kamizelki, nie widzimy młodzieży, która jest bez elementów odblaskowych. W tej chwili jesteśmy na wysokości 50 metrów od grupy młodzieży. Częściowo pojawiają się kontury zarysowania tej młodzieży, która jest nieoznakowana, ale zwróćmy uwagę, co się wydarzy, gdy zmienimy światła z drogowych na mijania. Światła mijania będą nam oświetlały drogę przed pojazdem na odległości około 40 metrów zgodnie z przepisami i zwróćmy uwagę, że po zmianie świateł zupełnie młodzieży po lewej stronie, która jest nieoznakowana, nie widać. Za chwilę będziemy się powoli zbliżali do tej młodzieży. Zobaczymy, w którym momencie, w jakiej odległości ta młodzież nam się ujawni. Jesteśmy w tej chwili, przejeżdżamy samochodem, jesteśmy w odległości około 25 metrów. Dalej młodzieży po lewej stronie nie widać. Dopiero w tej chwili pojawiły się kontury po lewej stronie młodzieży, która jest nieoznakowana, a znajdujemy się tak naprawdę w odległości około 12 do 15 metrów. Gdybyśmy jechali z prędkością 90 km na godzinę, to droga zatrzymania pojazdu wynosi około 42 metrów. Natomiast gdybyśmy jechali z prędkością 50 km na godzinę, to potrzebujemy na zatrzymanie pojazdu od 28 do 32 metrów przy prędkości 50 km na godzinę.